Witam Państwa. Kolejny odcinek z cyklu Monitor Czarneckiego przed nami. Strasburg, ostatnie przed wakacjami posiedzenie Parlamentu Europejskiego. W gmachu Europarlamentu dalej, już od wielu miesięcy, nie ma, uwaga, ciepłej wody. Podobnie jak w gmachu Europarlamentu w Brukseli też nie ma ciepłej wody. Ciepła woda jest tylko w Luksemburgu, a więc tej trzeciej stolicy Europarlamentu, gdzie tak się składa przypadkiem, że pracuje tysiące urzędników odpowiedzialnych za administrację i finanse Parlamentu Europejskiego. Czemu nie ma ciepłej wody w Strasburgu i w Brukseli w gmachach Europarlamentu? Ponieważ panuje epidemia zwana Legionellą, nazwa od żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, i Unia Europejska, która radzi sobie świetnie na wszystkich frontach, akurat z tą Legionellą poradzić sobie nie może. W związku z tym myjemy rączki cały czas w zimnej wodzie i w Strasburgu i w Brukseli. Mówię o tym, ponieważ o tym dużo się mówi w kuluarach Europarlamentu. Mówią o tym zarówno europosłowie, jak i również nasi pracownicy, przedstawiciele administracji, goście, którzy zdumiewają się, że Unia stawia sobie wielkie, szczytne cele. Mieliśmy dogonić, przypomnę, 7 lat temu Amerykę, gdy chodzi o rozwój ekonomiczny. Na razie nie możemy zapewnić ciepłej wody w kranie. No, Donald Tusk to zapewnił, jak wiadomo. A na tym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego trzykrotnie prowadziłem obrady naszego parlamentu, ale to posiedzenie przejdzie do historii na skutek wystąpienia przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, który gniewnie walił ręką w mikrofon, krzycząc, że on już więcej do Europarlamentu nie przyjdzie, ponieważ jest mała frekwencja wśród europosłów. No, Jean-Claude Juncker nie jest Brigitte Bardot, nie jest też, chociaż Claude to nie jest Claudio Cardinale, w związku z tym może rzeczywiście nie jest gwiazdą. Europosłowie pewnie by przyszli na Angelę Merkel czy pana prezydenta Macron, na niego i premiera Johna Muscata, premiera Malty, rzeczywiście niespecjalnie frekwencja dopisała. Natomiast no, kompleksy wyszły z pana Junckera, przedstawiciel małego, ledwie 600-tysięcznego kraju. Skrytykował Europarlament za frekwencję, powiedział, że parlament jest śmieszny, bardzo śmieszny, ponieważ była prezydencja małego kraju Malty, przypomnę, 450 tysięcy mieszkańców i dlatego europosłowie nie przyszli. No cóż, kompleksy przedstawiciela mojego kraju wyszły z Jean-Claude Junckera. Nie wspomniał, że miesiąc temu, gdy była prezydencja Malty i odbyła się w tym samym czasie kampania wyborcza na Malcie, wybory przedterminowe, no to mały kraj, jakim jest Malta, nie był w stanie wysłać nikogo na posiedzenie Europarlamentu, mimo że to jest taki zwyczaj, że zawsze co miesiąc są przedstawiciele prezydencji danego kraju. Z Malty nikt nie przyjechał, ponieważ wszyscy wyżsi urzędnicy, politycy, rządowi byli zajęci kampanią wyborczą i wyborami. W związku z tym Estończycy, no kraj też niezbyt wielki, zastąpili Maltańczyków. Estonia właśnie akurat objęła 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej. Stąd być może ta złość europosłów, stąd nieobecność gremialna na posiedzeniu podsumowującym prezydencję maltańską. A Jean-Claude Juncker po raz kolejny dowiódł, że jest absolutnie niekonwencjonalny, czasem ma kłopoty z włożeniem marynarki, czasem stara się przywitać na misia z papieżem, a czasem po prostu wrzeszczy i bije ręką w mikrofon, no, budząc, że tak powiem, nawet reakcję u dość zwykle ospałego przewodniczącego Europarlamentu Antonio Tajaniego. Cóż, takie to oto gry i zabawy euroludu mogliśmy obserwować w czasie tego posiedzenia Europarlamentu, choć oczywiście przyjęto szereg znacznie ważniejszych niż te opisywane przeze mnie wydarzenia rezolucji. Dziękuję bardzo. Za chwilę wylatuję w imieniu Parlamentu Europejskiego do Korei Południowej na linię demarkacyjną między Koreą Południową a Koreą Północną,
a my się widzimy w przyszłym tygodniu w Brukseli. Do zobaczenia.